Jaki jest Wołodymyr momencie, prezydent Ukrainy w bezpośrednim kontakcie i jak wojna na Ukrainie i ta część Europy jest postrzegana przez ekspertów z różnych części świata? O tym dzisiaj w Układzie Otwartym. Kolejna rozmowa, jak zawsze, dzięki, która odbywa się dzięki Państwu, a zwłaszcza dzięki patronom, którym bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkich zapraszam do społeczności Układu Otwartego i szczególnie dziękuję mecenasowi Układu Otwartego, firmie MW, Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Jeśli Państwa firma chciałaby zostać też mecenasem, zapraszam do kontaktu. A teraz wszystkich Państwa zapraszam na rozmowę. Sławomir dębski, dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, witaj serdecznie. Witam, dzień dobry Państwu. Kilka dni temu twoja prawa ręka ściskała prawą rękę Wołodymera Zawańskiego. Ja tak, także oczywiście istotnie. <laughs> Jakie to uczucie? Nie było to moje pierwsze spotkanie z prezydentem Zeleńskim i z całą pewnością jest też wielu ludzi, którzy spotyka się z nim częściej. Natomiast to była szczególna okoliczność, mianowicie realizowałem program, który z nim uzgodniłem. A w, opowiedz, proszę się, bo ja chcecie Cię zapytać o tym, jaki jest Zeleński, tak po ludzku, co to za człowiek? No bo obserwowaliśmy go wcześniej w kampanii wyborczej. No to jeden z wieli, wiele kampanii obserwowaliśmy, ale od pół roku jest to pewnie najwybitniejszy przywódca świata, na pewno ten, który przyciąga największą uwagę, a nie jest zbyt dostępny. Więc bardzo jestem ciekaw, jaki on jest. To może najpierw opowiedz jaki on jest, a potem porozmawiamy o tym, przy jakiej okazji się z nim spotkałeś. Znaczy niewątpliwie jest to bardzo um, pewny um, przywódca, przekonany do tego, um, co robi. Kogo reprezentuje, w jakiej znalazł się sytuacji, oraz niewątpliwie przekonany do tego, co mówi. Politycy są czasami zmuszeni do no, opowiadania czy też komunikowania społeczeństwu, światowej opinii publicznej rzeczy, do których niekoniecznie są przekonani. Jak się spotyka Władimira Zaleńskiego. I się go słucha, to ma człowiek przekonanie, że on głęboko jest przekonany co do swoich tez. Ma taką pewność, że, że przemawia w imieniu narodu, w imieniu walczących żołnierzy, w imieniu społeczeństwa, które cierpi. I ma też poczucie odpowiedzialności. Więc ten przekaz jest bardzo przemyślany. Wiarygodny i robiący wrażenie. Robiący wrażenie na ludziach, którzy, no, tak jak ta moja grupa, z którą przyjechałem do niego, należą do czołówki ekspertów na świecie w zakresie bezpieczeństwa, strategii, obronności. Też oni o tych gościach za chwilę. Czy znaczy on jest nie wiem, pewny? siebie, człowiekiem, który no, pół roku temu, prawda, nie wiedział, czy przeżyje następny dzień. No, pewnie dalej ta niepe tę niepewność pewnie ma, ale jakby uznanie, które zdobył na świecie, prawda, no i też jego sytuacja Ukrainy na tej wojnie jest diametralnie inna niż, niż 25, 6, 7 lutego, kiedy też jeszcze, jeszcze nie wiedzieliśmy, że to pójdzie tak, jak pójdzie. Czy on to nie ma taką czuć z nim siłę, pewność siebie, czy jesteś człowiekiem zmęczonym, już trochę niepewnym, jak to dalej. Pójdzieć. Myślę że tak, nie nie to po ludzku jak to przemawiałeś. Myślę, go że tak jak ja oczywiście mam kontakt z wieloma przywódcami na świecie z racji no, mojej pracy, którą wykonuję, ale jeżeli mielibyśmy taki wzór współczesnego lidera, niezależnie od tego czy przywódcy państwa, czy jakiegoś prowadzącego jakiś biznes czy czy też jakąś kierującą jakąś organizację, to myślę, że Władimir Zelenski byłby takim wzorem. Człowiek otwarty, łatwo angażujący się w rozmowę, pewny własnych przekonań, wiary też w to, co robi i to, co robią Ukraińcy, w tym żołnierze na, na pierwszej linii frontu. W związku z tym, ja bym powiedział tak, to, to było bardzo ciepłe spotkanie, ale jednocześnie z przywódcą, który, który z jednej strony jest nie jest przygnieciony własną jak gdyby, odpowiedzialnością, która na, na niego ciąży, ale chce, ten, chce temu społeczeństwu, temu narodowi, temu państwu służyć. Tym, co ma. A te zdolności przywódcze niewątpliwie Zaleński posiada. Kiedyś krytykowano, jeszcze w czasie kampanii wyborczej, nawet Rosjanie w swojej propagandzie krytykowali, a aktor, aktor kabaretowy, w związku z tym człowiek niepoważny. Zaleński teraz po tych sześciu miesiącach wojny, robi wrażenie człowieka, jak gdyby bardzo poważnego, bardzo odpowiedzialnego, zdającego sobie sprawę, że przewodzi nawet nie tylko własnemu z państwu i społeczeństwu, ale jest liderem wolnego świata. Wie, jak odpowiedzialność innym ciąży, ale wie też, jak, tą, jak tej odpowiedzialności podobać. Czy Miałeś poczucie, że on wierzy w to, że Ukraina wygra tę wojnę tak do końca i on w to nie wątpi. Żadnej, tak? żadnej żadnej chwili wahania, żadnej wątpliwości. Ale bo to, że tak chce, to ja nie. rozumiem, ale on jest przekonany, nie. że do tego dojdzie. On tak, on jest, on jest głęboko przekonany, że to, to jest możliwe do zrealizowania, on ma bardzo jasny przekaz do swoich interlokutorów, wie, mu, czego mu potrzeba, czego potrzeba jego żołnierzom, czego potrzeba jego społeczeństwu, żeby tę wojnę wygrać. I jest głęboko przekonany, że po pierwsze zwycięstwo Ukrainy w wojnie z Rosją jest możliwe. Ta ostatnia ofensywa niewątpliwie udowadnia, że wie, o czym mówi, i to nie jest żaden myśl, żadne myślenie życzeniowe, ani myślenie tunelowe. Nie on jest głęboko przekonany, że to jest absolutnie realne i możliwe. Zdaje sobie sprawę, z jakim ma przeciwnikiem do czynienia, ale jednocześnie wie, jak sobie z nim poradzić, jak go pokonać. I więc ten przekaz zrobił ogromne wrażenie, tak jak powiedziałem na grupie niezwykle doświadczonych ludzi, nie tylko ja byłem pod wrażeniem. Przy czym, tak jak mówię, ja, to było moje drugie spotkanie z Zeleńskim. Natomiast większość, większość ekspertów, moich przyjaciół, których przywiozłem do niego, to było, dla nich to był pierwszy kontakt i wyszli z tego spotkania pod ogromnym wrażeniem, więc zaleński robi wrażenie nie tylko dla ludziach z regionu, ale także dla no, przywódców. mieliśmy w, w, w naszym gronie był generał Mick Ryan, były generał australijski, który spędził w Afganistanie dwie tury mifi bojowej, czyli przywódca, tak, człowiek wie, jak, dowodzi, jak się dowodzi ludźmi, jak się nimi przewodzi. I on wyszedł z tego spotkania pod ogromnym wrażeniem. Widziałem to na jego Twitterze, bo go śledzę czytam jego bardzo ciekawe analizy do tak, tak, to tej jest wojny. Absolut... To czuć wręcz było w tym Twittercie, że jest takim pod dużym wrażeniem. Tak wyszedł. jest to, tak. To, to, to bez wątpienia myślę, że. że... Yy, yy, Władimir Zeleński wywołał taki, taki podziw, który jest. Yy, muszę może liczyć... to Zeleński dzwoni do nie, ciebie nie, teraz. Nie, 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 Zeleński, ale bardzo przepraszam, zapomniałem wyłączyć telefonu, więc. zdarza yy, się. Yy, yy. Jeszcze a propos tego spotkania, przed, przed, zanim weszliśmy tutaj, zaczęliśmy kręcić, opowiedzieliśmy jakieś anegdoty z tego spotkania, to mam propozycję, żebyśmy te anegdoty opowiedzieli w takiej części lżejszej, którą e, patronom e, zaprezentując. Drodzy patroni, zajrzyjcie na mój profil w serwisie patronite.pl, Tam po rozmowie dogramy zapytam Cię o te anegdoty, a tutaj robimy poważną analizę. Dalej. Tam też będzie poważny. Tam też będzie, będzie poważny. Przy okazji namawiam wszystkich dołączyć do tego grona, żebyście mogli tam zajrzeć. Co, ci, co za ludzie, opowiedz, przyjechali? Bo rozumiem, że to jest, są ci goście, duża część gości, która wcześniej była w Warszawie. Na konferencji no miałeś, Strategii miałeś okazję ich poznać tak. też, bo, bo y, 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 też uczestniczyłeś y, 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 w. W tej konferencji. Tak, no to y, y, zebraliśmy grupę po pierwsze uczestników Strategic Ark, czyli znaczy ludzi, którzy do Warszawy przyjechali, uczestniczyli w konferencji, ale także kilku takich, którzy nie mogło przyjechać, a chciało, ale jednocześnie są pewnymi autorytetami, kształtują opinię publiczną, myśl strategiczną w swoich krajach. A także szerzej, bo to w zasadzie to takie postacie, że w zasadzie uczestniczą w globalnej debacie na temat rosyjskiej agresji na Ukrainę, ukraińskiej wojny obronnej, więc są doradcami prezydentów organizacji międzynarodowych, po, po prostu autorytetami w dziedzinie no, konfliktów zbrojnych. Yy, strategii Zachodu yy, wobec mocarstw autorytarnych. Więc, yy, to yy, była yy, grupa 20, 30, kilkudziesięciu osób, tak? O, tak. Po pierwsze, yy, to była grupa 10 osób. A, okej. Okay. Yy, I to była największa grupa, jaką Władimir Zaleński od yy -y. początku wojny yy, w ogóle przyjął. A tych zdjęciach jakoś tak was więcej. No, w yy, yy, no, yy, grupie towarzyszył też yy, pan minister Jakub Kumoch i pan minister yy, Marcin Przydacz. Reprezentujący e, e, państwo polskie był też ambasador Cicho, Bartosz e, Cichocki. E, ale no, grupa, z, z którym się spotykał Zereński, to była grupa ekspertów, y, i tak jak powiedziałem, wyjątkowo elitarna. On y, y, powiem tak, może powiem, skąd ta się idea zrodziła, bo to mm. jest. Otóż y, Pomysł powstał no, no, jak gdyby zaraz po strategii GARG w maju. To była pierwsza taka konferencja. To była taka pierwsza poświęcona konferencja poświęcona Strategii Zachodu Strategii Zachodu bezpieczeństwa. w Warszawie, którą zorganizował Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Ale na tą konferencję chcieliśmy, żeby przyjechał Wodymir Zelenski i rozmawialiśmy rok wcześniej. Z jego otoczeniem. No ale wybuchła wojna. Jest oczywiste, że nie mógł przyjechać. Cała konferencja była na ten temat, praktycznie. Chociaż duża część konferencji duża była część, na tej. Duża część konferencji była poświęcona właśnie Ukrainie i, i Rosji w zmaganiach zachodu no, z, tym, z tym nowym wyzwaniem. No ale pomyślałem sobie, że nie możemy dopuścić do tego, żeby Władimir Putin. Ustawiał nam program konferencji i generalnie rzecz biorąc, decydował, kto ma przyjechać, kto nie przyjechać, komu nie zwłaszcza, że nie zwłaszcza, że go nie zapraszaliście. A zwłaszcza, że go nie zapraszaliśmy i nie prosiliśmy o, o tego rodzaju e, e, udział. E, więc e, więc e, m, poprosiłem. E, e, Minister spraw zagranicznych Zbigniewa Rałwa, który się udawał do, do Kijowa, że może znalazłoby się jakieś miejsce dla mnie. Ja wykorzystałbym tę okazję, żeby porozmawiać z prezydentem Zaleńskim przedstawić mu ten pomysł. I tak się złożyło. Pojechałem do Kijowa, to było moje pierwsze spotkanie, bodajże na początku sierpnia, i opowiedziałem mu o tym pomyśle. Jemu to się bardzo spodobało. No oczywiście powiedział, że jest wojna, więc nie mogę zagwarantować, że wyznaczymy jakiś konkretny termin, wszystko się uda. Zmierzajmy do, mniej więcej do jakiegoś planu, spróbujmy to zrealizować. Więc, ponieważ jest wojna, trzeba było zaakceptować pewną. No, jakby to powiedzieć, nieokreśloność tych, tego działania. Można powiedzieć, mgła wojny także nasze planowanie musiała objąć. Więc, udając się do Kijowa, nie wiedzieliśmy dokładnie kiedy, gdzie, jak. To będzie zorganizowane. Wiedzieliśmy natomiast, że do spotkania dojdzie. To spotkanie było w jego głównej. To spotkanie, to spotkanie było w miejscu dla niego, dla niego dogodnym, że nie chcę wchodzić w szczegóły, okay, gdzie, to się, gdzie to się odbywało. W każdym razie są opublikowane zdjęcia także z tego spotkania, także przez jego kancelarię, więc mniej więcej wiadomo, gdzie to jest. Natomiast jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć, to może od Zelenskiego się będzie dowiadywał, a nie ode mnie. Jasne. Proszę, Proszę Państwa, to. dzwońcie na komórkę do Włodomira Zeleńskiego, was poinformuję. Poważnie tak. mówiąc, ciekawi mnie, znaczy jedna rzecz, jedna, jedna taka moja uwaga, to jest po pierwsze gratulacje, bo to naprawdę duża rzecz coś takiego zrobić. To pokazuje, jak, gdzie się Polska znalazła w tym momencie. Znaczy, to, że Polska instytucja, jakoś tam analityczna, przyciąga w miejsce, na które spoglądają oczy całego świata najlepszych ekspertów z zachodu, no to jest to, to, to trochę jest taka metafora tego, co się stało. Oczywiście nie ze wszystkim tak wygląda, tak, ale rzeczywiście my możemy odgrywać taką rolę znaczy, i wobec świata, i wobec Ukrainy. Powiem ja tak, takiego dobrego łącznika. Powiem tak, Ukraina jest w tej chwili państwem w potrzebie. Ukraińcy są w potrzebie. Znakomicie sobie radzą z dyplomacją publiczną, ale. Elementem dyplomacji publicznej jest oczywiście budowanie relacji, rozmowa ze światem eksperckim, jak gdyby docieranie do niego z własnymi analizami, z, własnymi, z własnym myśleniem. Ukrainy w tej chwili nie stać na tego rodzaju projekty. Więc rolą Polski, rolą polskich instytucji może być udzielanie pomocy także w tej formie. Jeżeli my możemy zaoferować własne kontakty, własną organizację, własne wsparcie, a także w pewnym sensie również finansowa, finansowanie, to powinniśmy to robić. Właśnie dlatego, że no, mamy do czynienia z ekspertami niezależnymi, którzy, żeby kształtować opinię, opinię publiczną, uczestniczyć w Potrzebują dowiedzieć się sami, tak? zobaczyć na, na własne oczy, usłyszeć się briefingi, na podstawie których dochodzą do własnych wniosków. Nikt im przecież nie kazał ani pisać, ani, ani jakoś potem no, uczestniczyć w działaniach propagandowych. To są, to są autorytety takiej rangi, takiej skali, że ich siła i głosu polega właśnie no, na niezależności. Zajmowałem się kiedyś komunikacją, i wiem, jak to jest mocne uderzenie ściągnąć dziesięciu tak wpływowych ludzi, którzy. Opinie, którą sobie wyrobią, będą powtarzać w bardzo ważnym, nie tylko do dużych, bo oni może nie to nie są celebryci, tak, których słuchają miliony, natomiast oni mówią do osób najważniejszych na świecie. Ale elementem chciałem tutaj dodać, bo myślę, że poruszyłeś bardzo ważną sprawę. czyli znaczy, Polska jest rzeczywiście kluczowym państwem, jeżeli chodzi o udzielanie wsparcia i pomocy Ukrainie. Ten projekt jest tylko wierzchołkiem góry Rodowej to wierzchołkiem góry Lodowej, to zaangażowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej, kancelarii Premiera, kancelarii Prezydenta. No, Polska buduje 20 tysięcy tymczasowych domów. W których mogą się schronić ci, którzy domy, dach nad głową właśnie stracili. To jest oczywiście pomoc uchodźcom, ale to jest też pomoc wojskowa, militarna, w sprzęcie, w materiałach wo wojennych. I w tym celu, aby jakby przybliżyć, przybliżyć tym naszym gościom Skalę tej udzielanej pomocy. Zorganizowaliśmy także w Polsce briefing na temat pomocy udzielanej wojskowej, udzielanej e, przez Polskę. Bezpośrednio jako państwo, ale także pośrednio jako pośrednika, tak? Czyli generalnie jeden wielki hub pomocowy, który został w Polsce zainstalowany. Więc, więc to, to również uzupełniło to nawet dzisiaj otrzymałem od, od jednego z uczestników, z uczestników tego, tego projektu takiego, taką wiadomość, że jak już przyjechał do domu ochłoną, bo to, to spotkanie zrobiło na nich ogromne wrażenie, to oczywiście spotkanie z Zeleńskim no, piorunujący efekt. Ale dwa briefingi wojskowe, jeden w Polsce, jeden, jeden na Ukrainie, na temat z jednej strony pomocy udzielanej przez Polskę, a z drugiej strony sytuacji na froncie, uznał za najważniejszy tak zwany no, uzysk w tej podróży i w tej wizyty. Co oni mówili? Jak, jak postrzegają oni szansę na rozstrzygnięcie tej wojny? No bo domyślam się, że byli pod wrażeniem, że jakby wspierają, znam te osoby, bo, 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 bo znaczy, nie osobiście to śledzę, co piszą. Czy ich zdaniem jest szansa na to, że zwłaszcza Zachód Europy, tak, że ta dyskusja się ostatecznie przechyli w jedną stronę i te kluczowe państwa zachodnie, które przez te pierwsze pół roku były z tyłu, albo się wahały, albo mówiły niejasno, nie tylko powiedzą jasno, ale też jakby zdecydują: OK, wysyłamy tam swoje czołgi, wysyłamy w dużych ilościach. I jakby, że to czy jest szansa na to, że Zachód podejmie decyzję, że chce wygrać tę wojnę? Myślę, że nie wiem czy umieszczasz pod swoimi programie linki do różnych mm -hmm. tekstów, czy tak, jeżeli, jeżeli nie, to przyślę Ci taki, taką mm -hmm. paczkę tekstów, które warto umieścić dla wszystkich tych, którzy chcieliby zobaczyć, co piszą uczestnicy Bardzo tutaj, chętnie zajrzyjcie na, tej, na te, te, tego projektu. Mm. Natomiast y, y, Francois Esburg na publicznej konferencji, która była w zasadzie edycją kijowską Strategy Gark powiedział coś takiego, że to jest y, ogromna szansa się przed Ukrainą otworzyła. Wraz z sukcesem tej ofensywy, ponieważ społeczeństwa, politycy, rządy ostatecznie otrzymały, otrzymali bezpośrednie potwierdzenie, że ta pomoc wysyłana na Ukrainę, pomoc w sprzęcie, pomoc finansowa ma sens. Że Ukraina może tą wojnę wygrać. A że... czy on, czy Esbrug ma takie poczucie, że, że Francuzi, przywództwo francuskie. i... I, I Macron też już tak myślą. Raczej znaczy, znowu odeślę do, do jednego z. Z stredów, takich bym powiedział wątków, które na Twitterze François umieścił, gdzie w zasadzie stawia zarzut no, przy, no, francuskiej elicie, państwu francuskiemu, że ten udział Francji w zwycięstwie ukraińskim, w pomocy państwu, ukraińs państwu ukraińskiemu, toczącemu wojnę obroną Obronną przeciwko Rosji jest za mały. Że w stosunku do aspiracji, do aspiracji, powiedzmy sobie, do odgrywania przywódczej roli w świecie, do roli mocarstwa, 2% udziału w ogólnym tonarzu dostarczonym na, na Ukrainie sprzętu wojskowego to jest stanowczo za mało i Francja może zrobić, może zrobić dużo więcej. Generał Migrajan, o którym, o którym pisaliśmy, o którym wspominaliśmy i którego czytasz. Napisał bardzo dobry tekst, w którym również zwraca się do władz australijskich, z przekazem, który usłyszał, bo byłem świadkiem tego, tego, tej rozmowy od przedstawicieli, no wysokich przedstawicieli państwa ukraińskiego, wojskowych i polityków, że to, co Ukraina potrzebuje, to nie jakieś homeopatyczne, no, dozowanie tego sprzętu, tylko potrzebuje sprzętu, który pozwala ukompletować w jeden sposób, harmonijny i, 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 i spójny duże jednostki, na przykład brygadę, żeby cała brygada dysponowała jednym rodzajem sprzętu, a nie jakąś zbieraniną różnych darowizn, bo to bardzo trudno potem logistycznie opanować. Jedna amunicja... Zwłaszcza, do... że jeszcze dostają duże, duże, duże dary od Rosjan. Tak, ten sprzęt jest niekompatybilny ze sprzętem NATO. Znaczy to już trudno. Ten ten sprzęt darowany przez Rosjan się naprawdę przydaje i. Ale jak ja, ra... ja powiem, zostanie odesłany ra... wasze pociski. E, e, tak, tak, amunicja, amunicja tak, no ale, ale no, w, tym, w tym tekście, który, po, który, który polecam generała Rajana, no, on pisze, że Ukrainy, że to, co powinniśmy sobie uświadomić na zachodzie. To to, że Ukraińcy są bardzo kompetentni, wiedzą co robią, wiedzą jak się posługiwać sprzętem, potrafią go wy wykorzystywać w sposób optymalny. No, zarzuty, które się czasami pojawiają, że Ukraińcy strzelają za szybko w stosunku no, do, do, jak gdyby, w związku z tym nie obsługują tego sprzętu w sposób optymalny, zostały z uśmiechem i takim sarkazmem. Skomentowany przez jednego z naszych rozmówców, który no na koniec zapytał. A być może ten, te resursy, czyli te ilości wystrzeliwanych, dopuszczalnej, dopuszczalnej amunicji używanej przez, przez dane systemy, może są za niskie, może są tylko sformatowane na no, targi sprzętu wojskowego, natomiast nie na realne potrzeby tak. wojenne. Więc jak gdyby zaufajmy Ukraińcom. Oni udowodnili, że potrafią z Rosjanami walczyć, potrafią wykorzystywać sprzęt, który dostają i robią z, z tego sprzętu bardzo dobry użytek. Więc politycy zachodnioeuropejscy, którzy mówią, że nie możemy dostarczać na przykład czołgów, nie możemy dostarczać sprzęt, ciężkiego sprzętu, nie możemy dostarczać samolotów, bo Ukraińcy sobie z nim nie poradzą, powinni jednak e, e, tą sprawę powierzyć i zostawić Ukraińcom. My tutaj to wiemy i rozumiemy, i pewnie wielu z naszych również widzów i słuchaczy podpisałoby się pod tymi wszystkimi tezami: z Burga czy, czy Rajana. Natomiast pytanie, czy Ty po rozmowach też z tymi gośćmi, którzy z Tobą tam jeździli, masz dzisiaj większe przekonanie, że Zachód uwierzy, że przywódcy Zachodu, nie że społeczeństwa Zachodu, że przywódcy, no bo to oni podejmują decyzje uwierzą albo już uwierzyli, że tę wojnę można i że chcą tę wojnę wygrać? Czy znaczy, wydaje mi się, że w tej sprawie nie ma jednolitej opinii na zachodzie. Uważam, że administracja Bidena uwierzyła już jakiś czas temu, że Ukraina jest w stanie odeprzeć rosyjską agresję i Rosję pokonać w tej wojnie obronnej. Uważam, że Wielka Brytania również Brytyjczyków nie ma potrzeby przekonywać. Oni również głęboko w to wierzą. Natomiast z całą pewnością jest problem duży. Jest, jest duży problem z Niemcami. Gdzieś usłyszałem w, no, w tej rozmowie, Ekspertów w międzyczasie, że jeżeli ktoś chciałby poznać wszystkie najbawe, nawet najbardziej absurdalne argumenty, dlaczego nie pomagać Ukrainie, dlaczego nie wysyłać sprzętu, za pomocą którego oni się potrafią bronić, to może pojechać do Berlina albo posłuchać sobie niemieckich mediów. Tam z całą pewnością taką listę mhm. wszystkich potencjalnych argumentów, w tym najbardziej absurdalnych, tak. znajdzie. Czy Twoim zdaniem. To się zmienia, jednak przechyla się ta szala na drugą stronę, czy, czy nie? Czy tak jest a, i znaczy, tak będzie do końca powiem, i, powiem tak. i Niemcy będą się przyglądać, Ja przyjadą na sam koniec na Paradę Zwycięstwa i, powiem i tak. z, z, ze swoimi firmami? W tych rozmowach, które prowadziliśmy w Kijowie z tymi ekspertami, a więc słyszeli ten przekaz, słyszałem nie tylko ja, ale słyszeli także wszyscy inni uczestnicy tej podróży, Słyszeliśmy bardzo taką wprost prośbę, aby wywierać nacisk na rząd niemiecki. Ponieważ Niemcy są bardzo dużym państwem europejskim, o bardzo dużym potencjale ekonomicznym, politycznym, wojskowym, więc gdyby tylko chcieli, Ukraina już by tą wojnę wygrała. Nie jest niezwykle ważne, aby Niemcy jednak zdecydowali się na dostarczenie czołgów, które posiadają, transporterów, które posiadają, amunicji, którą posiadają, nie obawiając się, że to może przyczynić się do ukraińskiego zwycięstwa nad Rosją. Można odnieść wrażenie, że czasami Niemcy bardziej boją się ukraińskiego zwycięstwa, bardziej boją się rosyjskiej porażki niż, niż ukraińskiego zwycięstwa, niż wierzą w ukraińskie zwycięstwo i chcą do niego doprowadzić. Więc jak gdyby słyszeliśmy taką prośbę, żeby właśnie rozmawiać z Niemcami, wpływać na nich, naciskać z Niemcami, ale także z wszystkimi państwami, które posiadają na przykład wciąż sowieckie arsenały. Mówiono o Egipcie, mówiono o Jordanii, mówiono o Pakistanie, Malezji, Indonezji, które w dalszym ciągu używają sowieckich platform lub sowieckiej amunicji, bo Trzeba sobie też jasno powiedzieć, i to też eksperci, z którymi rozmawiałem, mówili: Biznes, przemysł zachodni przestawi się na tory wojenne. Wybudowanie jednej, drugiej, trzeciej fabryki, która za chwilę będzie produkować sprzęt na potrzeby wojenne się zdarzy, to jak gdyby już idziemy w tą stronę, ale to wymaga czasu. W międzyczasie tak zwanym to jest bardzo dobre słowo, w międzyczasie Ukraina potrzebuje amunicji. Ukraina potrzebuje sprzętu, a zalega on w magazynach krajów, które są stosunkowo bezpieczne, których, na których nikt nie napada i które takiej pomocy mogłyby udzielić. I tutaj rola Stanów Zjednoczonych jest kluczowa. Myślę, że cierpliwość administracji Bidena również się powoli wyczerpuje. Zaczynają naciskać na Niemcy mocno. Myślę, że zaczynają komunikować, że nie są zadowoleni, z, tym, z tego faktu, że rząd Niemiec, niemieckie elity chowają się za, za Stany Zjednoczone, mówiąc między innymi to, że nie mogą dostarczyć Leopardów, ponieważ Amerykanie nie dostarczyli Abramsów no. podobnych i że w zasadzie rząd Scholza prowadzi taką samą politykę, jak, jak administracja Bidena, co jest po prostu nieprawdą, ponieważ Stany Zjednoczone dostarczają ogromne ilości sprzętu i gdyby Niemcy dostarczali podobne ilości sprzętu na Ukrainę, tak jak powiedziałem, no tak jak usłyszałem, Ukraina już tą wojnę by wygrała. Ostatnie pytanie, czy kiedy rozmawialiście z, rozumiem, też z dowódcami czy z ekspertami ukraińskimi, tymi, którzy no, bezpośrednio zarządzają tą wojną po stronie ukraińskiej, czy odnieśliście wrażenie, że, czy, a może mówili oni wprost o tym, kiedy ich zdaniem ta wojna może się zakończyć? Że to jest jeszcze bardzo coś mgłistego i tak naprawdę wiemy, tak parę miesięcy temu mówiliśmy, tak, ta wojna może potrwać lata. Czy po tych wydarzeniach, które miały miejsce, zwłaszcza w, ostatnim miesiąc, w ciągu ostatniego miesiąca, tam jest jakieś przekonanie takie, że ten horyzont jest, jest już gdzieś widoczny? No, trudno mi powiedzieć, czy już widzą ze swoich okien tak zwany Berlin. Tu nawiązuję do, no, do pewnego hasła z Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Ale myślę, że nie, myślę, że tak jak powiedziałem, zachowują i to widać. W postawie widać w komunikacie, który formułują, widać przekonanie wiarę we własne siły. Widać taką dumę z własnego żołnierza, z własnego wysiłku oraz no, taką determinację, aby. Z tym problemem, który Rosja stworzyła dla Ukrainy, sobie poradzić. Z całą pewnością bardzo podbudowuje kolejna udana ukraińska ofensywa, która była operacją połączoną, czyli prowadzoną zarówno na froncie południowym, jak i północnym. To nie było tak, że front południowy jedynie prowadził jakieś działania o charakterze no, zasłony dymnej przed główną operacją na północy. Ewidentnie no, usłyszeliśmy, że to planowanie było wspólne, planowanie jest zintegrowane, obie operacje są, są ważne i odcinek południowy jest nie mniej ważny niż, niż północny. Na północy teraz udało się osiągnąć pewną przewagę i w zasadzie zmusić Rosjan do ucieczki. Ukraińcy są głęboko przekonani. Że także na południu uda im się zmusić Rosjan do ucieczki, że to jest kwestia czasu. Jeżeli chodzi o, o Hersoń, no Rosjanie znajdują się w tym bardzo ciężkim położeniu, ponieważ wszystkie mosty na, zostały wysadzone psychologicznie, i to jest opinia no, ekspertów, którzy który uczestniczyli w tym moim projekcie w Kijowie. Psychologicznie jest to bardzo trudne do zniesienia dla żołnierza, jeżeli ma świadomość, że nie ma się gdzie cofnąć, bo za, za, za plecami rzeka, która będzie się ochładzać, idzie zima. Kąpiel w takiej rzece może być bardzo trudno do przetrwania, więc czas na wycofanie się z, no, z prawego brzegu dniepru się kończy. Sławomir Demski, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że te moje opowieści będą dla Państwa interesujące. Na pewno, a patronów zapraszam na bajże lekką opowieść o wizycie ekspertów grupy ekspertów międzynarodowych u prezydenta Załańskiego. W tym programie to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia, do usłyszenia.